Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lipton. To kolejny odcinek Wirtualnika. Tym razem zaprezentuję Wam komputer pod Skylake'a, a więc pod procesor i5-6600K. Zrezygnowałem z 7, powiedziałem sobie, no nie będę przekraczał tej kwoty 5000 zł, więc spokojnie i5 jest. Myślę, że ona wystarczy dla większości osób, które myślą o graniu w gry komputerowe, a także o jakimś takim małym renderze i nie widzą sensu dopłaty do i7. Także rozpoczynamy składanko komputera wirtualną oczywiście z i5-6600K, procesorem, który został zaprezentowany stosunkowo niedawno. Oczywiście konfiguracja na DDR4 z płytą główną na chipsecie Z170, ale o tym za chwilę będę mówił więcej. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jaką chciałem powiedzieć w tym odcinku. Otóż w tym odcinku zadam pytanie konkursowe, na które, jeśli oczywiście chcecie wygrać fajną nagrodę, a jest nią płyta główna, będziecie musieli jak najszybciej odpowiedzieć. Kto pierwszy, ten lepszy. Taka jest zasada. Także będziemy walczyć o fajną płytę główną. Pytanie może pojawić się w formie takiej jak teraz, czyli po prostu zadam to pytanie, lub w formie pisemnej. Takiego slajdera puszczę i wtedy ono będzie zadane. Pytanie będzie trudne, także uważajcie. Śledźcie uważnie nasz profil, oczywiście subskrybujcie Morele TV. No i jeżeli chcecie wygrać tę płytę główną, to radzę Wam dobrze oglądać ten odcinek. Także ruszam już z tym zestawem komputerowym. Po pierwsze prezentuję co? Sam procesor i5-6600K. Tutaj uwaga mała, ja niestety nie przeprowadziłem testu tego procesora. To znaczy miałem go, ale w końcu nie opublikowałem tego materiału. Myślę, że ten materiał o tym procesorze gdzieś się pojawi na Morele TV, ale musicie jeszcze chwilę zaczekać. Cena 1095 zł, trochę wyższa od ceny i5-4690K. Mowa tutaj o 50 zł różnicy. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że jednak ta i5-ka Skylake jest o te kilkanaście nawet procent wydajniejsza od modelu i5-4690K. Mówi się tutaj o przewadze 12-13% w grach komputerowych. Nie jest to może aż tak duża przewaga, natomiast trzeba sobie uzmysłowić, że jeżeli pewne osoby dopłacają nawet 500 zł do lepszej karty graficznej, która jest wydajniejsza o te 20%, to dlaczego nie dopłacić 50 zł do Skylake'a? Moim zdaniem w tej chwili jest to opłacalny procesor. Dobrze, mamy Skylake'a, ale pod ten procesor trzeba dobrać odpowiednią płytę główną. Płytę główną z chipsetem Z170, ponieważ na dzień dobry takie płyty występują właśnie pod procesory kolejnej generacji Intela. Także przygotowałem Asusa Z170A. Bardzo dobra płyta główna, poza tym świetny wygląd. Zwracam na to uwagę. Płacicie sporo za płyty główne na chipsetcie Z170, ale zobaczcie na ich wygląd. Naprawdę są to płyty dobrze dopasowane do preferencji użytkowników, do preferencji graczy. Można oczywiście zamiennie zaproponować gaminga, więc mowa tutaj o gamingu Z170. Mamy tutaj propozycję zarówno od firmy Gigabyte, jak i MSI. Natomiast ja tutaj zaproponowałem właśnie tę propozycję Asusa Z170A. Myślę, że jest to bardzo fajna płyta główna z mocną sekcją nasilania, z dobrym układem audio, z odpowiednią sieciówką, ilością portów SATA Express. Można powiedzieć, że jest to naprawdę dobrze wyposażona płyta główna. Tu uwaga, Gaming Pro Gaming ma jakieś problemy z obsługą profili XMP. Widziałem to dosyć niedawno u znajomego, także tutaj uwaga mała, jeżeli ktoś kupuje pamięci taktowane zegarem powyżej 3000 MHz, to powinien on uważać na ustawianie profili XMP, które niekoniecznie jeszcze działają na tych nowych płytach. Pamiętajcie, że te płyty się docierają, także tak naprawdę jeszcze potrzeba troszeczkę czasu, żeby wszystko z nimi było ok. Także moim zdaniem produkt Asusa w tej cenie jest jak najbardziej przystępny, można go kupić. Jeżeli chcecie zapłacić za płytę gamingową, to niestety, ale musi dołożyć jeszcze 70 zł. Test oczywiście tej płyty głównej znajduje się na Morele TV. Na pewno będę testował Z170A, ale na to musicie jeszcze poczekać w takiej konfrontacji z tą gamingową propozycją Asusa Pro Gaming. Dobrze, mamy dwa elementy dopiero, a już tyle minut gadam, także przechodzimy szybko do karty graficznej, jaką jest stary i lubiany GTX 970 wersji Strix z chłodzeniem DC2. Bardzo dobra karta graficzna z półpasywnym systemem chłodzenia. Ja radzę Wam obniżyć jej obroty, ze względu na to, że ona utrzymuje i tak na obrotach 1100 RPM bardzo dobre temperatury w okolicach 73-4 stopni Celsjusza, oczywiście w dobrze wentylowanej obudowie, a cisza tej karty graficznej jest na poziomie MSI, także macie odpowiedź, bardzo dobry układ chłodzenia,
No, niektórzy zwracają uwagę na mniejsze możliwości OC z racji niższego power targetu. Kwestia zasilania oczywiście przez wtyczkę 8-pinową. W innych modelach GTX 970 mamy rozszerzone zasilanie, w związku z tym ten power target może być ustawiany na nieco wyższym poziomie. Dlatego też tutaj koneserzy OC, ci, którzy chcą wyciskać ostateczne soki z karty graficznej, być może powinni rozejrzeć się za innym modelem. Mogą być to modele Gigabyte'a, modele MSI oczywiście, jest ich na rynku naprawdę co niemiara. Także to jest taka druga propozycja. Dobrze, pamięci operacyjne. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Pamięci operacyjne mają dopisek UDIM. Mowa to jest tu o pamięciach, które tak naprawdę są przeznaczone dla serwerów. Ale w desktopach bez problemu także będą działały. Odpowiednie napięcie, taktowanie 2800 MHz, opóźnienia CL16 w tej cenie. Moim zdaniem absolutna rewelacja. Jest to niska cena jak na pamięci DDR4. Dopłacacie względem pamięci tych DDR3 o wysokim taktowaniu niecałe 50 zł, także jak najbardziej można się nimi zainteresować. Zresztą swego czasu firma Mushkin prezentowała naprawdę wyśmienite pamięci, które się fantastycznie kręciły, stąd propozycja taka na DDR4. Dobrze, kochani, mamy kolejne elementy. SSD, Crucial BX100, test w porównaniu z V300 znajdziecie także na Morele TV, przedstawiałem go niedawno, oczywiście macie podany link do tego testu, radzę Wam zobaczyć, jak radzi sobie ten dysk po włożeniu do peceta. Dysk twardy standardowo, już nawet nie klikam, Western Digital Caviar Blue, 1TB model, 232 zł, tyle musicie zapłacić. Obudowa, Fractal Design Core 3300. Różne głosy się pojawiają za i przeciw w związku z tą obudową. Natomiast moim zdaniem cena 266 zł za tę obudowę nie jest zbyt duża. Okej, chciałoby się dopłacić do produktu takiego jak Antec P100, jak do Fractala R4, R5, natomiast na dzień dzisiejszy niestety są to budowy, które kosztują nawet 100-150 zł więcej. W związku z tym prezentuję taki pośredni wybór pomiędzy M40, Silent MPC, a właśnie tymi produktami Core 300, 3300, a lepszymi Fractala. Nie będę myśleć się za bardzo rozwodził nad tę obudową, brakuje ofiltrowania na topie, poza tym taka standardowa propozycja w tej kwocie. No i mamy jeszcze tutaj zasilacz Antec VPF 550 W. Może zasilacz z wyglądu, z okablowania nie robi wrażenia, natomiast jest to naprawdę bardzo dobra jednostka stojąca na dobrych podwalinach elektronicznych, plus jeszcze sama moc świadczy tego zasilacza, że należy on do czołówki w tej oczywiście kwocie około 250 zł, także moim zdaniem jest to bardzo fajna propozycja w tej kwocie. No i kończymy już oczywiście coolerem. Mamy ten cooler Hyper 412S. Dla niektórych w ogóle nieznane chłodzenie, ale zaznaczam, że jest to chłodzenie, które naprawdę radzi sobie dobrze ze schłodzeniem wszelkich procesorów. Nie jest za duże to chłodzenie, zwróćcie na to uwagę. Natomiast naprawdę posiada cichutki wentylator. W zestawie z tym chłodzeniem jest specjalny adapter, który powoduje, że wentylator na Cooler Master kręci się z obrotami wynoszącymi 700 RPM. Także jest na pewno cichutkie chłodzenie po zastosowaniu tego adaptera. Poza tym, czy Skylake wymaga lepszego chłodzenia? Ci, którzy nie zdejmą czapki, podejrzewam, że nie zobaczą pomiędzy tym chłodzeniem a innym znacznie droższym różnicy. Jest to oczywiście związane z IHS-em, z działaniem spoiwa termicznego, które jest zastosowane pomiędzy samym IHS-em a rdzeniem CPU. Także tym kończymy nasz odcinek. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie go. 4800 zł, cena oczywiście wygórowana, ale jest to zestaw na ładnych kilka lat z GTX-em 970, który posiada wsparcie dla DirectX 12 z Future Level 12.1. Jest to zestaw komputerowy w dobrej obudowie, o wysokiej jakości wykonania, naprawdę świetną płytą główną. Także moim zdaniem jak najbardziej możecie się nim zainteresować. Ja go osobiście polecam, rekomenduję. Oczywiście nie zapomnijcie dać suba Morele TV. No i mam nadzieję, że szybko odpowiadaliście na pytanie konkursowe, które zostało zadane w formie pisemnej właśnie na tym odcinku. Cóż, w kolejnym materiale na Morele TV chciałem porozmawiać w ogóle o całej otoczce naszego kanału, ale o tym może już niedługo. Do zobaczenia, heja!